zbieranie tego materiału było niezwykle trudne. Przede wszystkim ze względu na panujące jeszcze wtedy milczenie, na obawy związane z mówieniem o tym. Na przykład nie chciał grabarz na Służewie, który wiele wiedział, nie chciał absolutnie rozmawiać. Nie było właściwie możliwości uzyskania absolutnie żadnej oficjalnej informacji urzędowej. Nie straszono, próbowałam tego, nie straszono mnie, ale traktowano mnie raczej jako osobę niespełna rozumu, która pyta o coś, o czym się nie mówi. I właściwie po jakimś czasie doszłam do wniosku, że jedynym źródłem informacji, która może jakoś tę sprawę popchnąć, mogą być rodziny ludzi, którzy zostali na Mokotowie zabici. Ale żeby dotrzeć do rodzin, musiałam wiedzieć, kto został zabity. Przecież ja tego nie wiedziałam. To znaczy, owszem, no było wiadomo, że powieszono tam Emila Fildorfa. Parę nazwisk znano, parę nazwisk były w jakiejś świadomości, ale no, to była bardzo, bardzo wątła wiedza. Wobec tego zaczęłam rozmawiać z byłymi więźniami, z takimi więźniami jak Siła Nowicki i także z niezależną adwokaturą, która dość dużo wiedziała. To znowu Siła Nowicki, Jan Olszewski, Anila Steinsbergowa. Oni rozszerzali moją listę nazwisk. W końcu miałam tych nazwisk już na tyle dużo, że mogłam zacząć szukać rodzin, bo przecież nie wszyscy ludzie, których nazwiska ustaliłam, mieli rodziny, do których mogłam dotrzeć. Więc im więcej miałam nazwisk, tym większa była szansa na dotarcie do rodziny. I te relacje rodzinne przyniosły mi bardzo dużo tropów. Te rodziny także miały sygnały o Powązkach i miały sygnały o Służewie. I znalazłam rozmaite dziwne miejsca. Na przykład na Powązkach była taka łączka, teraz odbywają się tam ekshumacje, na której leżały groby tak jakby na powierzchni ziemi. Widać było, że te groby są symboliczne. Choć napisy na tych grobach sugerowały to tylko do pewnego stopnia. To były bardzo ostrożne napisy. Niewiele się z nich mogłam dowiedzieć. Ale ja na tych grobach zostawiłam listy. W dzień zaduszny zostawiałam listy, przyciskałam je zniczem. Potem dostawałam odpowiedzi. I te rodziny, które zbudowały na Powązkach symboliczne groby, okazały się mieć bardzo dużą wiedzę na temat tych pochówków.